Ja jestem Sebastian, a to jest podcast Strona Ultra. No dzień dobry wieczór. Witam w 31. odcinku podcastu Strona Ultra. Na samym początku chciałbym podziękować, że tu jesteś. Jednocześnie mam do ciebie prośbę. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, to proszę oceń go przy pomocy gwiazdek. A gdy korzystasz z platformy YouTube, to niezmiernie miło mi będzie, gdy klikniesz subskrybuj, dasz łapkę w górę i zostawisz komentarz. Ciebie to nic nie kosztuje, ale ja dzięki temu będę mógł dalej docierać ze swoim projektem. Jednocześnie to będzie dla mnie informacja, że jesteście i mam dla kogo tworzyć. To taki rodzaj interakcji między nami, a przecież moi rozmówcy to często też wasi znajomi. Niezmiernie miło mi będzie, gdy udostępnicie moje odcinki, aby te rozmowy mogły inspirować nie tylko was, ale też docierać do liczniejszego grona biegaczy. Z góry dziękuję i zapraszam na rozmowę. Z Katarzyną. Kasia od niedawna mocno wystrzeliła z formą. Bije co chwilę rekordy życiowe w biegach asfaltowych. I chociaż ma z tego dużą frajdę, to najlepiej czuje się w biegach górskich i przełajach. Szczęście odnajduje w biegach typu short trail. Nieduże dystanse z masą przewyższeń. Dość wspomnieć, że jej ranking Rate My Trail to 656 punktów. Gdzie się nie pojawi, kończy zawody na czołowych miejscach, nierzadko zgarniając największą pulę. Dlaczego góry, a nie miejska dżungla? Gdzie wysłać biegacza na wakacje, żeby poczuł się jak w raju? Posłuchajcie sami. Cześć Kasia. Cześć Sebastian. Przedstaw się słuchaczom i opowiedz coś o sobie na początek. Nazywam się Katarzyna Wrotecka i zostałam zaproszona do twojego podcastu, ponieważ już od wielu, wielu lat pasjonuję się bieganiem. Dodatkowo moją pasją, drugą bardzo ważną w życiu, jest praca w biurze podróży Itaka. I myślę, że to na początek, a resztę dowiecie się o mnie z rozmowy. Wspomniałeś o biurze podróży. To ty ludzi na bezludne wyspy wysyłasz? No nie na takie bezludne, aczkolwiek na wyspy, tak, szczególnie greckie, wyspy kanaryjskie, czy karaibskie również. Dobrze, to jakbyś miała mnie wysłać na taką wyspę i dać od siebie jedną książkę, jeden film, jedną muzykę, żebym też to polubił przez ten miesiąc. Mm-hmm. No z tą książką to trochę trafiłeś, tylko ja obawiam się, że na bezludnej wyspie jedna książka to mogłoby być zbyt mało, ponieważ ja czytam książki bardzo regularnie i podczas jednego roku sięgnęłam raz rekord, dociągnęłam do 100 pozycji, więc obawiam się, że jedna to będzie zbyt mało, mogłoby być ich kilka. Ja gustuję głównie w kryminałach, więc ja bym określiła bardziej jako gatunek książki, czyli po prostu potrzebuję kryminały i moją jakby faworytką numer jeden jest Katarzyna Puzyńska, de facto moja imienniczka. Jeżeli chodzi o płytę, no to tutaj DJ-ki Nina Krawic, Deborah Luka oraz Charlotte DeWitt, także to może być duże zaskoczenie dla co niektórych, ale ogólnie lubię muzykę energetyczną, na jakieś tam cięższe jednostki treningowe również właśnie zabieram taką muzykę, biegam w słuchawkach, ale też biegam w ciszy, więc jakby gatunek muzyczny to jest bardzo różnorodny, bo tak naprawdę nie zamykam się na jedną tutaj rzecz. I jeszcze zapytałeś mnie poza książką... Film. Ja lubię takie tasiemce, więc Gra o Tron jest dla mnie dziełem sztuki. Teraz trochę już mija ten czas, gdzie fajnie się Grę o Tron ogląda, bo tam wiadomo, winter is coming, a obecnie wiosna nadchodzi. Więc będę potrzebowała pewnie jakiejś dłuższej przerwy, ale myślę, że Gra o Tron. Gra o Tron, ponieważ ja bardzo się zżywam z bohaterami i nie lubię, jak na przykład kończy mi się film po 3 godzinach i nie ma jego kontynuacji. Ja potrzebuję tasiemców. Tak też głównie spędzam wolny czas właśnie w weekendy, nie oglądając. Tak, wspomniałeś o tych książkach, że dużo, 100 pozycji, tak to było? Tak, tak. W ciągu roku. Tak, od 60 do 100, jedna, nie? Na 3-4 dni to sporo. Sporo. Zresztą widać tutaj, siedzimy, to gdzie nie spojrzeć, jakieś 100 książek ułożonych. Tak, tu są przeczytane, tamte są do przeczytania, tamte jeszcze do oddania, także jest tego całkiem sporo. To przy tym czytaniu, jak ty znajdujesz czas na bieganie? To znaczy, ja myślę, że w zależności od tego, jak sobie ten czas dzielimy. Ja lubię na przykład rano wcześniej właśnie wstać, poczytać sobie książkę i w dni wolne, kiedy odpoczywam też po treningu, mi jest trochę też pewnie łatwiej, bo ja nie mam jakby dzieci, więc czas wolny jest moim czasem.
a nie lubię go spędzać bezproduktywnie, więc ta książka, wciągnięcie się po prostu w fabułę, tym bardziej, że mamy bardzo wielu naprawdę fajnych pisarzy. Tutaj słynny Remigiusz Mróz, Marcel Moss, czy teraz też moim odkryciem jest Mieczysław Gorzka. Są to bardzo wciągające kryminały i no myślę, że jeżeli już polubimy książki, to mamy ogromne pole do popisu, bo praktycznie non-stop wychodzą właśnie jakieś kontynuacje. Jest tego teraz bardzo dużo i mamy wielu płodnych naprawdę autorów z różnych gatunków, nie? Czy też książki rozwojowe, czy też właśnie kryminały, czy inne obyczajówki, nie? Ja sięgam w zależności od potrzeb. W okresie świątecznym na przykład sięgam po książki stricte świąteczne, żeby się wprowadzić w ten nastrój. Także bardzo różnie. Jak czuję przesyt kryminałami, krwią, morderstwami, to sięgam po lżejsze książki, aczkolwiek one cały czas mi gdzieś tam towarzyszą. Sięgałaś po skandynawskie? Tak, oczywiście. Kamila Läckberg, od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Wszystkie kryminały i ta słynna saga, więc zdecydowanie się teraz cieszę, że dziewczyna podjęła decyzję o tym, żeby jednak wydać kolejny tom, bo skończyło się chyba na Czarownicy i teraz przeczytałam już Kukułcze Gniazdo, także mam nadzieję, że ta seria będzie nadal kontynuowana, więc czekam z niecierpliwością i zawsze się cieszę, jak wychodzi jakaś właśnie dodatkowa kontynuacja. Spytałem o te skandynawskie, bo aktualnie jeżdżąc na trenażerze jestem na Stiegu Larssonie i Millennium. Tak, to też oczywiście tom, zaliczone. Jeszcze kilka napisanych przez innych pisarzy, tak, bo tam ciągnęli. Masz świetny okres ostatnio, bierz życiówki. Pochwal się, na piątkę, na dyszkę, na półmaraton. To znaczy tak, najbardziej jestem zadowolona z wyniku na 10 km, to jest świeży rezultat, 37,55 z listopada tego roku, no i półmaraton bardzo mnie zaskoczył, nabiegałam godzinę 25,49. Jeżeli chodzi o biegi na 5 km, to nie mam rezultatu, z racji tego, że ja nie biegałam na atestowanych trasach, więc jakby wszystko, co biegałam, to było albo w trailu, albo bez atestu, więc jakby oficjalnie się nie liczy. No i te 5-kilometrowe biegi dopiero zaczęły mi wchodzić w tym sezonie, czyli dodałam je po prostu do swoich startów, bo do tej pory ja gustowałam właśnie w dyszkach, maksymalnie do długości półmaratonu, a te 5 kilometrów wydaje mi się no taką fajną odskocznią, która może mi jeszcze poprawić wyniki właśnie na tych dystansach dłuższych, bo nabieramy przez to szybkości i dużo łatwiej jest się zmęczyć po prostu, no bo tu jest od razu jazda na tętnie 5 kilometrów, także chcę się właśnie w tym sezonie zapisać na jakąś piątkę i zobaczymy, co z tego będzie, ale paradoksalnie ja ogólnie nie mam pamięci do liczb, w sensie, że tych cyfr nie przetwarzam, dlatego pracuję w turystyce. Matematyka nigdy nie była moją mocną stroną, ale życiówki pamiętam doskonale. Potrafię obliczyć sobie, jakim tempem muszę biec na dany rezultat, także... Kontrolujesz w trakcie biegu? Kontroluję, aczkolwiek wiele rzeczy wychodzi w trakcie, no bo wiadomo, że my możemy sobie założyć jakiś czas na bieg, a życie zweryfikuje. Pogoda zweryfikuje, dzień konia, dzień słonia zweryfikuje i po prostu wiele rzeczy wychodzi nagle. Często wychodzi lepiej, często wychodzi gorzej od założeń. Taki jest sport, więc ja myślę, że planować to jedno, ale no jest weryfikacja zawsze. To są oczywiście asfaltowe wyniki. Tak. Wiadomo, przełaj czy inne biegi ciężko o życiówki, jedynie rekordy trasy. No właśnie, ktoś by myślał, co ty robisz w tym podcaście, ale ty kochasz góry, ty kochasz przełaj tak naprawdę, czy mi się wydaje, bo odniosłem takie wrażenie, że ten asfalt to jest... Jak kula u nogi. W twoim przypadku to jest radość z tych rekordów, ale jednak te góry i ten przełaj to... Dokładnie mnie określiłeś, czyli ja tak naprawdę mogłoby się wydawać, bo my mamy z moim trenerem trening stricte pod ulicę, czyli po to, aby móc zrobić te swoje osiągnięcia, które gdzieś tam ambitnie planuję, czyli po prostu je poprawić. Natomiast ja największą frajdę mam faktycznie z biegów i z treningów, które odbywają się w lesie, w górach i paradoksalnie ja nie wiem, czy podczas zimy miałam może z 10 treningów na asfalcie, a wszystko inne to jest las, więc jakby jak ja mam się pojawić na asfalcie, to jadę, ale zrobię ten trening, ale ogólnie wolę zdecydowanie tam, jak jest to zróżnicowanie terenu, nie? Więc ja się cieszę, że kiedyś właśnie tak przypadkowo zupełnie zapisałam się na bieg Bydgoszczy właśnie, to był bieg Puszczy Bydgoski, która słynie ze sporych przewyższeń. Może nie takich jak na Gątyńcu, ale jak tam nakręcisz, to uda się zrobić. I pamiętam, że zapisałam się na te biegi przełajowe i jak skończyłam w ogóle ten bieg, to mówię, Jezu, wow, ja mówię, ja to idę i od razu już listy startowe wszystkie pozapełniane, wrotecka na czele, więc mówię, to na pewno będę się w tym rozwijać, nie? Także zdecydowanie góry. Góry i przełaj.
A ulica wychodzi przy okazji, z tego względu, że te krosy i te treningi w lesie bardzo budują mnie, przynajmniej mnie buduje siła i ja nawet często, teraz może już więcej robię tych prędkości startowych, ale kiedyś na przykład było tak, że ja wychodziłam z lasu, nie robiłam de facto, albo się lekko zbliżałam tylko do tych prędkości startowych na ulicy, a udawało się jednak fajne rezultaty wykręcić, także ta siła, która wynika z podbiegów, z gór, bardzo dużo nam daje. To myślę, że tak, przekłada się na trening, ja to widzę. I to krótkie biegi zazwyczaj, tak? Preferujesz? Tak, tak. Natomiast zdziwię Cię może, bo ja zrobiłam kiedyś koronę maratonów, także to był taki czas, że ja biegałam maratony w tym czasie, kiedy to było jakby modne 2012-2015, chyba ten okres, gdzie faktycznie każdy musiał tą koronę maratonów zrobić. To było takie nasze trofeum. I faktycznie tam, czy było się przygotowanym do tego biegu, czy się nie było przygotowanym, ogólnie listy na maratony zawsze były pełne. Ja pamiętam te maratony jako coś, co de facto nie sprawiało mi chyba aż tak dużej frajdy. Może z tego względu, że no nie byłam do nich technicznie przygotowana, czyli no była bomba po prostu po 30 kilometrze i tam ledwo dowoziłam się do tej mety. Ale też kosztowało mi dużo zdrowia i tak może dlatego, że te przygotowania nie były uporządkowane, po prostu to nie polubiłam tych dystansów. Zrobiłam tą koronę maratonu, ale nigdy nie wróciłam już tak naprawdę do tego dystansu. No a później już gdy, może też przez to przebrniemy w dalszej części podcastu, ale ogólnie ten mój powrót do biegania po wielu latach, jakby po 4 latach przerwy, był taki stopniowy, czyli ja jakby, moim założeniem było to, żeby zacząć właśnie od tych krótszych dystansów, czyli takie właśnie 10 kilometrów. Do półmaratonu też podchodziłam jak pies do jeża, po prostu nie chciałam do tego, wydawało mi się to za, tak, wydawało mi się to za długie, ale żeby to właśnie było takie powolne, taki mądry powrót do formy na krótszych dystansach, a nie od razu, że piszemy się na maraton i już jakby pojawi się kontuzja, no bo to wiadomo, trzeba wszystko zrobić z głową. Aczkolwiek gdzieś tam mam z tyłu właśnie głowy duży niedosyt na maratonie, bo uważam, że stać mi na te 3 godziny, tylko z odpowiednimi jakby przygotowaniami, tylko one muszą iść jakby w parze z ambicjami. Czyli moją ambicją obecnie nie jest jakby ten maraton, tylko poprawienie się właśnie na te dyszki, na których się już bardzo mocno rozkręciłam, i półmaraton, a maraton myślę, że to wyjdzie w trakcie. No też wiadomo, że dobrze by było zrobić ten maraton tak do 40, no bo później już no ta wydolność, czy jakby też przygotowania, człowiek się wolniej będzie trochę regenerował, więc myślę, że jeszcze taki rok potrzebuje, żeby dojrzeć do tej decyzji, ale nie wykluczam, więc jakby to też było tak, że ja nie zawsze miałam tak, że chciałam tylko te krótkie biegi, bo było też tak, że ja na przykład, że wychodziłam na niedzielne treningi jeszcze wtedy, kiedy sama siebie trenowałam i mówię, no idę na dyszkę, bo dzisiaj jestem taka zmęczona. Mija jedna godzina, mija druga godzina, mija trzecia godzina, a mnie nadal nie ma. A się okazało, że na przykład nogi tak fajnie niosły, że zrobiłam 30. Bez żeli, bez wszystkiego, bez niczego. Więc no jakby później cały tydzień tą 30 musiałam odchorowywać, no ale też lubiłam te dystanse, tylko że teraz jakby bardziej stawiam na takie mądre trenowanie, czyli nie na zachcianki takie, że a, zapiszę się tu, zapiszę się tam, tylko żeby to było właśnie uporządkowane, nie? Wspomniałeś 2012. Mhm. W którym roku zaczęłaś bieganie? O, ja to bardzo pamiętam tak naprawdę, znaczy początki w ogóle to sięgały tego, że ja byłam bardzo ruchliwym dzieckiem i jakby zawsze graliśmy w dwa ognie, graliśmy w różne Baba Jaga Patrzy, na rowery jeździłyśmy, już od najmłodszych lat wycieczki rowerowe i pamiętam jeszcze te zimy, gdy staw zamarzał i my jeździłyśmy na łyżwach całe bite 3 miesiące i robiłyśmy sobie igrzyska. Także ta rywalizacja była we mnie już od samego początku, w sensie takim, że robiłyśmy sobie właśnie różne konkursy, było jury oczywiście odpowiednie, więc ten sport, no od małego. Myślę, że to pokolenie nasze było bardzo fajne, bo zaciągnąć nas do domu to było bardzo trudno i praktycznie niemożliwe. No ale trafiłam do, byłam w podstawówce i no, na tych WF-ach te zajęcia wszystkie mi bardzo fajnie wchodziły. Ja pamiętam, że startowałam właśnie, pan Czesław Rajewicz, bo właśnie to jest też napotkanie w swoim życiu na taką odpowiednią osobę, która ciebie pokieruje. Ja pamiętam, że pojechałam z mamą na zawody. Tutaj akurat spóźniłyśmy się trochę, bo mój rocznik i już moja klasa już wystartowała i musiałam wystartować z rocznikiem później, no bo oczywiście no, dziecko nie mogło wrócić z płaczem, że no, no twoja grupa już wystartowała, już nie możesz, więc jakby podpięli mnie pod tą starszą, a ja tam złoiłam dupę równo dziewczynom i po prostu wszyscy tak patrzyli, że młodsza dziewczyna wygrała ze starszymi. Dla mnie to było fajne, chociaż pamiętam jeszcze do dzisiaj ten posmak krwi w ustach, takiego wiecie,
pęknięcia tych żyłek tutaj, to jest, było bardzo nieprzyjemne, ale przyjemna była ta satysfakcja, że się udało. No i później jeszcze było kilka takich właśnie zawodów, na których jakby ja brałam udział w biegu sztafetowym, na którym wybiegałam jako ostatnia, bo dostawałam ostatnia pałeczkę, a przebiegałam jako pierwsza. No i pan Czesław Rajewicz właśnie, on prowadził TSKS i zaprosił mnie, żeby móc w nich uczestniczyć. Ja bardzo się cieszyłam, bo miałam ten rytm tych SKS-ów, chodziliśmy obojętnie, czy to była wiosna, lato, jesień czy zima. Na te zajęcia ja bardzo na nie czekałam. No i dawałam z siebie wszystko. Startowałam w wielu później też zawodach, głównie w sztafetowych. I też pamiętam właśnie, że pan Czesław Rajewicz kiedyś powiedział, że, bo wiadomo, nie byłam najszybszą dziewczyną, ale byłam taką najbardziej zawziętą, że on nie bał się mnie wystawić na ostatnią zmianę, bo wiedział, że ja mam mocną głowę i może nie jestem najszybsza, ale ja to zrobię głową, bo były dziewczyny, które były szybsze, ale one na przykład odpuszczały, nie? Albo szukały wymówek, że coś się dzieje, więc to bywało bardzo, bardzo różnie w zespole, ale ogólnie mieliśmy super ekipę i na tym się to po prostu wszystko zbudowało. Później ten okres tak naprawdę liceum, gdzie miałam przerwę ze sportem, no bo to był ten czas, gdzie tak naprawdę niemądrze poukładany grafik moim zdaniem, bo my dojeżdżaliśmy z Ujścia. Był autobus o godzinie 6 rano, więc partyzantka wstać o godzinie 5. Wtedy to była partyzantka, teraz tak wstaje z automatu i nie wyobrażam sobie inaczej. 5-6 to jest maks. No i na przykład mieliśmy... Tak, późno wstawało. Dokładnie tak, późno wstawało, więc już to było, że musieliśmy jeszcze zejść tam na dół na ten przystanek. WF był dwugodzinny i nie było prysznicy. No i po tym dwóch WF-ach tak naprawdę trzeba było iść na 6 czy 7 godzin jeszcze innych dodatkowych zajęć, więc jakby ten WF odszedł już i nie było jakby też przestrzeni. Studia też, sport był w mniejszym bądź większym stopniu, ale nie był on, często się właśnie zastanawiam, jakby to było, gdybym ja kontynuowała właśnie od podstawówki to wszystko wtedy, kiedy byłam w takim mega gazie, ale z drugiej strony nie przeżyłabym tego, co przeżyłam, a przeżyłam mnóstwo naprawdę fajnych chwil z ludźmi i myślę, że sport w pewnym momencie też by trochę blokował, bo bym może była zbyt nastawiona na robienie formy. No ale po studiach, jak w bardzo wesołym okresie w moim życiu, nadszedł taki moment, że tak mówię, kurczę, no coś by się poruszało i tak stwierdziłam, że wyjdę sobie na jakiś marszobieg i wtedy pamiętam, że zalały mnie te endorfiny właśnie, które pamiętałam z tych czasów podstawówki i dostałam w międzyczasie właśnie też pracę w Itace i Marek Jaroszewski właśnie to jest kolejne napotkanie fajnej osoby, która jakby pokierowała i której wiele zawdzięczam właśnie w swoim takim życiu biegowym, bo on organizował te czwartkowe treningi z klubem Forentim i też to było coś, na co się czekało. Te treningi były bardzo jakościowe, bo to były nie tylko same rozbiegania, ale treningi właśnie akcentowe, które popychały naszą formę do przodu, więc jakby ja sobie biegałam, ale nagle tutaj jak zaczęliśmy robić właśnie te treningi czwartkowe i biegałam z grupą, bardzo fajną zresztą, z Waldkiem, z Andrzejem, z Wiesiem, później też jeszcze Ewa Pierzgalska. W międzyczasie bardzo dużo osób do nas dołączało. Pamiętam to jako naprawdę coś fajnego i zapisywaliśmy się na zawody, więc ta forma była taka no bardzo ramowa. Ona czuć było, że wzrasta, że to wszystko oddaje. Mówisz krew w ustach, jeden z pierwszych biegów w podstawówce, to tak, w trupa pamiętam, było. Tak, w trupa, zdecydowanie w trupa. Spotkaliśmy się ostatnio, już pomnę teraz te mistrzostwa powiatowe, ale na Gątyńcu, gdzie stałem na mecie po swoim treningu, ty przybiegłaś w trakcie zawodów, tak. Wstępnym 190, to było też dzień trupa. Dzień jak co dzień, tak. Lubisz biegać w trupa? Tak, ja myślę, że w trupa... Czy czekasz, że dzisiaj pobiegnę, bo dzisiaj się dobrze czuję, czy zawsze... Ja myślę, że zawsze biegam w trupa, ale to z tego względu, znaczy tak, paradoksalnie te biegi, gdzie nam noga podaje i gdzie jest dzień konia, bo to pewnie o to tobie chodzi, że jakby czujemy, że jest dzisiaj moc, to pobiegniemy w trupa. Ale paradoksalnie te biegi, gdzie wszystko gra, gdzie kopyto podaje, gdzie masz tą wydolność taką, no czuć, że to jest ten twój dzień, to te biegi są najłatwiejsze, bo tam po prostu stajesz na starcie, wszystko gra, noga podaje, wiadomo, że się zaczyna poziom zmęczenia, ale ten poziom zmęczenia da się wytrenować na treningu właśnie, jakby poziom akceptacji tego, że ty jesteś w stanie znieść to, ten ból biegowy. I one, te biegi to są najłatwiejsze. Bomba zaczyna się wtedy, kiedy tego dnia konia nie ma, jest dzień słonia i po prostu stajesz na starcie i zaczyna się taka rzeźba i obojętnie czy to jest... No ja doświadczałam tego wielokrotnie, bo mam zawody, z których jestem bardzo zadowolona z dyspozycji dnia, ale mam takie, że byłam tak zbombiona od samego pierwszego kilometra, że przez głowę przelatuje mnóstwo wtedy myśli, czy czasami nie zejść z trasy na przykład. Pamiętam swój debiut już w biegu o profilu górskim, to był Lądek Zdrój, pamiętam.
ten pierwszy kilometr, ja mówię, co się dzieje z moimi nogami. To nie była kwestia tego, że ja byłam nieprzygotowana do tego biegu, tylko dyspozycja dnia, nie, może ten akcent wcześniejszy był za mocny i nogi jeszcze się nie zregenerowały, albo może podróż, no bo nie wiemy, to jest też ten poziom, że my zjeżdżamy w góry i tam nie ma tej klimatyzacji, aklimatyzacji takiej, nie, że ten wysiłek się w pierwszy dzień jest inaczej. I ja mówię, nie, no pierwszy, ładny tutaj mi debiut w tym biegu, pierwsze 900 metrów, a ja już tutaj, no naprawdę, to była taka tragedia, że ja się zastanawiałam, czy mi łatwiej nie będzie wrócić z powrotem, ale mówię, nie, jechałam tutaj 5 godzin. W ogóle przetargałam tutaj kibiców, mówię, no nie zrobię im tego, dokończę to nawet choćby nie wiem jak, więc jakby w trupa się idzie zawsze, bo ja zawsze jak startuję w zawodach, to staram się dawać z siebie wszystko, czyli jeżeli to są na przykład biegi na życiówkę, no to staram się ją robić, a jak nie idzie, no to staram się wykręcić najlepszy na ten czas wynik, a jeżeli chodzi o biegi górskie, no to wtedy jest walka o pozycję i... No, ja na zawody jadę po to, żeby się dorżnąć. A treningi są właśnie od, myślę, relaksacji. Nie wiem, może kiedyś będzie czas, że pojadę na zawody i będę biegła, pozowała do zdjęć. Na razie tak nie jest. Mówię o tych zdjęciach dlatego, że praktycznie z każdych zdjęć, każde zdjęcie z zawodów, jak przeglądam, to no, nie prezentują się zbyt okazane. To wynika z poziomu wysiłku, jaki osiągam. No... Lądek, Zdroje, rok 2022, tak? Tak, to był 2022, tak. W zeszłym roku też biegłaś. Tak, już ten zeszłoroczny start był dla mnie bardziej łaskawy, aczkolwiek rywalki nie obeszły się ze mną łaskawie, no bo zlały mi dupę na zbiegach i straciłam swoją ciężko wywalczoną pozycję, bo ona była, byłam druga chyba, a skończyłam na czwartej, także zawsze w tym ten lądek ciężko mi się przebić przez dziewczyny, które tam startują, a no ale tam startują już koziczki górskie, które mają dużo większe jakby doświadczenie niż ja, więc ja się cieszę zawsze z tego miejsca, nawet czwartego, piątego czy szóstego, bo wiem, z kim przegrałam, nie? Że to są jednak no tak naprawdę elita krajowa już w biegach górskich. Dziewczyny trenują już pod góry bardziej, nie? Niż ja. Oczywiście, oczywiście. Czyli jednak leśna dżungla niż miejska. Oj tak, zdecydowanie. Ale teraz dodatkowe pytanie. Góry czy przełaj po lesie? Dużo przewyższeń czy mniej przewyższeń? Ja myślę, że więcej przewyższeń. Zdecydowanie więcej przewyższeń. Ja na przykład lubię tak, jak jest na 10 km, tak 400, 500 do 600. Jak już tam 700, to tak wydaje mi się, to już taki styl bardzo, bardzo ostry. Ale myślę, że właśnie profil górski. Zdecydowanie. Chociaż kurczę, przełaj też jest fajny. Jak biegałam te właśnie przełaje, takie 100, 150 przewyższenia, też było fajnie. No, 50-50, nie ma. Miesiąc temu na Gąteńcu tak. Było niecałe 200, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie, no to tam super. Tam praktycznie zbliżyłabym się prawie do tempa z ulicy. To było widać na mecie, gdzie... O, tak, tak. Trochę potrzebowałeś czasu, żeby się odnaleźć. Dokładnie, żeby ustalić, gdzie ja jestem i co robię. To trzeba jeść, żeby tak biegać. To znaczy, ja myślę, że... Jak kozica górska, no. Nie ukrywajmy. 130 miejsce w rankingach, mm-hmm. Red My Trail na dystansie short trail. Robi wrażenie. No myślę, bardzo jestem z tego zadowolona, tym bardziej, że ja się pojawiłam dopiero na kilku biegach, które były punktowane w Rate My Trail, także myślę, że jakbym się pojawiała częściej i podejmowała tą rywalizację, przede wszystkim mój trening byłby ukierunkowany pod góry, to myślę, że przede wszystkim może mieszkałabym w górach, to by trochę inaczej, mogłoby być to wyżej, natomiast faktycznie gdzieś tam no ten ranking fajnie oddaje to, co robię. Zapytałeś o to, co trzeba jeść. No trzeba jeść przede wszystkim dużo, bo biegacze myślę, że potrzebują tej energii. U mnie na przykład bardzo sprawdza się ta metoda włączania żywności zdrowej i trochę rekreacyjnej, czyli ja nie jestem taka jedynkowa, że nie pozwolę sobie na słodkie, czy nie pozwolę sobie na jakiś tam fast food, chociaż fast foody jem bardzo rzadko, ale mówię bardziej o takich na przykład, że słodycze towarzyszą mi po prostu na co dzień. Dawno, dawno już odeszłam od tego, żeby dzielić żywność na taką, którą mogę jeść i na taką, którą nie mogę, bo to jest częsty błąd w ogóle w dietach nie tylko biegaczy, ale ogólnie ludzi, którzy sobie właśnie zakazują pewnych rzeczy,
jeszcze, a później jedzą je z bardzo dużą jakby intensyfikacją, czyli nie potrafią skończyć na jednym na przykład czy dwóch ciastkach. Ja staram się na pewno jeść pożywnie, czyli dużo owoców, warzyw i sporo dość jednak węglowodanów. Makarony. Pamiętam, kiedyś zakazywałam sobie na przykład pieczywo, bo to było modne, żeby nie jeść pieczywa. A ja zawsze uwielbiałam bułki. No i teraz jem tak, że jem je codziennie. Jakby forma biegowa na tym nie cierpi. Wręcz myślę, korzysta. No bo jak biegasz najedzony, no to biegasz zadowolony. A przed samym startem? No to godzinę, dwie, coś przyjmujesz? Tak, to znaczy u mnie to było bardzo różnie. Kiedyś zawsze, z racji tego, że ja trenuję zawsze rano, no bo o 10 muszę być już zwarta i gotowa do pracy, to zawsze trenowałam tylko na samej kawie i leciałam na trening i to się sprawdzało, ale teraz te treningi są już trochę cięższe, przede wszystkim trenuję trochę więcej i zauważyłam, że ta metoda tylko kawy i biegania na czas się u mnie już nie sprawdza, więc gdzieś tam przemycałam na początku żele, i, no bo żele energetyczne stosuję też na treningu, żeby to nie było tak, że jadę na zawody i nagle żołądek ma jakieś tam, nie wiem, anomalie z racji tego, że pierwszy raz wytestowałam na tych zawodach żel, nie? Więc one towarzyszą mi, aczkolwiek też zdarza mi się coraz częściej iść po prostu śniadanie przed biegiem, coś na szybko. Natomiast co do tego, jak przed startem to wszystko wygląda, no to tutaj żadnych jakby nic nie kombinuję, nic nowego nie testuję, zawsze jest to sprawdzone i uwaga, dietetycy, zatkajcie uszy, jest to energy cake, że... Czyli tak, dobrze słyszycie, energetyczne ciastko, bomba kaloryczna. 600, ale to dlatego, że to od wielu lat i to jest takie ciastko, które ma 600 kalorii w bardzo małej objętości, ale ma bardzo dużą gęstość kaloryczną, czyli po prostu żołądek nie jest zapewniony, ale organizm ma boom. Do tej pory jeszcze też banany jadłam, ale jakoś nie wiem, po ostatnim razie kolka mi złapała i tak jakoś właśnie ten banan się nie uleżał, więc stwierdziłam, że banana już nie będę testowała. No i kawa, nie? Oczywiście, no bo jak bez kawy? I to się sprawdza. Przytoczę tylko z rankingu Rate My Trail, który wspomnieliśmy. Masz w ostatnich 2 latach 5 startów rocznie. Mm-hmm. I masz tak. 4 razy wygrana, 2 razy drugie miejsce, raz trzecie, raz czwarte, raz szóste i raz ósme. 10 startów, 10 razy pierwsza dziesiątka. No i to jest super. Jak się z tym czujesz? Wiedziałaś o tym? Czy teraz? No faktycznie zaskoczyłeś mnie trochę, to znaczy wiem, na jakie miejsca mniej więcej zajmowałam, ale ja nie mam za bardzo pamięci do tego, nie? Wiem, że gdzieś tam coś wygrałam, ale jakby nigdy dokładnie tego nie pamiętam, natomiast no fajnie, bo jednak nie jestem typową biegaczką górską, a jednak startuję i ja już w ogóle teraz... Z płaskiego potrafisz? Tak, ale dużo właśnie daje mi te Wzgórze Gątyniec, te twoje zresztą też ulubione i Kuźnik. I ja zawsze staram się wplatać po prostu trening, bywać tam, żeby te nogi przyzwyczaić, żeby one nie były później właśnie na takim lądku zdrój zbombione. Po prostu przyzwyczaić się do tego, co je czeka. W tym roku wracasz do lądka? Trzecie tutaj... miejsce i wyżej? Znaczy tak, na pewno jestem na ten lądek tak trochę, nie że obrażona, ale ja chcę się odbić, więc być może się tam pojawię. Ten lipiec jest fajny, sezon na biegi górskie jest krótki tak naprawdę. Dla kogoś, kto nie lubi śniegu, no to mamy, teraz właśnie się zaczyna ten nasz fajny okres, że będą się pojawiały coraz częściej. No tak, ja planuję tak naprawdę czerwiec, lipiec, sierpień zawsze po jednym starcie w biegach górskich i myślę, że lądek będzie jednym z nich, więc tak. I nadal myślę, że to będzie dycha. Rozważałabym 15, gdyby godzina startu była inna, bo tam jednak jest ta godzina chyba wieczorna, więc to też trochę nie moja bajka. Ja o tej porze chyba nie potrafię się zmusić do wysiłku. Z dotychczasowej rozmowy wyciągnąłem jeden wniosek. Tak? Jestem ciekawa. Im więcej podbiegu, tym lepiej dla ciebie. Oj, nie tak. Lubisz zbiegać. To powiedziałeś, że tam cię na zbiegu zrobiły, a byłaś wysoko. Jak spytałem o profil trasy, to nawet do 700 mówisz metrów, no to jest, żeby dużo do góry. Znaczy ja myślę, że podbiegi tak. Podbiegi jednak. Myślę, znaczy mam tak, i podbiegi, i zbiegi lubię, natomiast fakt faktem, że ja zawsze na zbiegach traciłam pozycję i nawet na Gątyńcu właśnie z Hanią, co się tak mierzyłam, no to ja ją doganiałam na podbiegach, ona mi odchodziła na zbiegach, ja mimo też, że przecież ja nie tuptałam, nie wiadomo jak wolno, tylko też zbiegałam dynamicznie i szybko, no bo jednak tą szybkość z ulicy jakąś tam mam, a jednak zawsze to rozstrzygało, że
na zbiegach traciłam pozycję. W lądku było to samo, ale mi się wydaje, że to wynika z obawy o skręcenie kostki, bo ja miałam podczas biegu właśnie skręconą kostkę i to tak się wydarzyło. No bo umówmy się, że jeżeli trenujesz na przykład cały rok, czy tam pół roku przygotowania, jedziesz na jeden bieg i teraz tak, no powiedz, bardzo mocno szybko zaryzykować dla iluś tam sekund czy miejsca i na przykład przekreślić cały sezon, no bo skręcę sobie kostkę, czy zrobię kontuzję, bo nie jestem w stanie oszacować, jak moja stopa, na co ona tam trafi, na zbiegając po 3:10, tak jak dziewczyny prują na przykład. No tak, to góry to można łatwo kontuzję się nabawić. Tak, a podbiegi łatwo jest też wytrenować. Ja myślę, że w ogóle tak sobie analizuję, jak ja wróciłam po jakimś tam czasie właśnie do robienia tych górek, no to tak naprawdę na początku to w ogóle jak podbiegałam nawet na Kuźniku pod jakąś tam pierwszą, lepszą górkę, to ja czułam, jak te mięśnie mnie palą. Taki charakterystyczny moment, że już chcesz się zatrzymać. Ogień w udach. Tak. Ogień w udach, a na przykład później jak podbiegasz regularnie, to ta adaptacja naprawdę zachodzi, nie? I można biec i biec i... Nagle ta górka już minęła. Minęła, ty nad... już? No, dokładnie. Więc te podbiegi są do wytrenowania, a zbiegi, no ciężko. To też zależy od trasy, nie? No bo na przykład lądek na tej trasie Trojak nie ma trasy dobrej technicznej do zbiegania. Tam jest na przykład bardzo dużo usuwających się kamieni i ciężko, ale na przykład na biegu z Buja w Bielsko-Białej, no to tam jak już osiągniesz ten 6 kilometr, no to dzina na dół i tam na przykład bardzo szybko zbiegałam, tam się nie dałam, nie? No właśnie, szutry, błoto, kamienie, skała, co najlepiej? No tutaj kamienie, szutry, błoto to tak średnio, pamiętasz jak byliśmy na Pomeranii Winter Challenge w Powidzu, tak? To był Powidz chyba? I na jesiennej byliśmy. Tak, jesienna była przepiękna w październiku. Tam było przepięknie, tam było i tak nie było. Też, tak. Ale na zimowym, to ja tam myślałam, że zrobię szpagatu, albo że, znaczy szpagatów nie umiem, ale myślałam, że się okaże, że je umiem robić, bo naprawdę non-stop tam w poślizg wpadałam, a miałam buty z dość dobrym bieżnikiem, ale tam szybciej podbiegałam niż zbiegałam, bo ja schodziłam, no bo bałam się, że wywinę takiego orła, że nie będzie co zbierać, a tam ludzi naprawdę wywalało z trasy, nie sądząc po śladach, no to wielu znalazło się poza trakiem wyznaczonym. Także błoto, ogólnie błoto to takie jak na przełajach, teraz na przykład co biegliśmy w Pile na Mistrzostwach Powiatu, no to było super, nie? Trochę tam błocka, powiedz okej, okay, ale już na przykład w górach to błoto to robi różnicę, zresztą no komu ja to mówię, mówię to tobie, gdzie ty już masz te błockie wyrypy chyba wszystkie zaliczone i no ja was podziwiam. Jeszcze błotowyna przede mną. No, błotowyna. Chociaż w zeszłym roku no. Pogoda dopisała i błota było najmniej w historii. Okej, okay, czyli... Więc nie wiadomo jak w tym roku. Może być różnie. Słynna błotowyna przede mną. Fajnie. Jakie pasma górskie najczęściej wybierasz na zawody, na treningi? To znaczy tak, bo tutaj... Bo jeździsz też na treningi w góry. Tak, ale to głównie, jeżeli ja na przykład jadę w Tatry, no to ja tam jadę na przykład z moją ekipą i my też tam bardziej idziemy chodzić. Ja też mam tak, że ja sobie tu podbiegnę, tam sobie zbiegnę, ale nie jest tak, że ja biorę plecak i na przykład wybieram się typowo na wycieczkę biegową po Tatrach, nie? Bardziej jest takie, że wychodzimy, a ja sobie zakładam buty biegowe, które się, no, są bardzo dobre pod kątem tego właśnie zbiegania czy podbiegania. Ja sobie w każdej chwili mogę podjąć decyzję, że sobie tu podbiegnę, tam sobie zbiegnę, ale tego biegania nie w górach nie traktuję tak śmiertelnie poważnie, że ja tam biegam, bo ja jednak tam jadę na przykład z moją siostrą czy z Piotrem i my tam, czy z tatą na przykład teraz będziemy jechać, no to wiadomo, że jednak ja chcę też być z ludźmi, nie? A nie tylko, że trening i klapki na oczach. Mam to samo. No, więc w Tatrach to standardowe tam trasy robimy. Czerwone Wierchy, Ciemniak, Małołącznia, Krzesanica na przykład. Później jeszcze też te dalsze, no to tutaj Krzyżne, Zawrat, na Świnicy byliśmy, ale ogólnie w ostatnim czasie trafialiśmy na warunki zimowe, więc to były śniegi, więc ciężko było biegać, więcej było chodzenia. No ale Tatry, ja pamiętam też właśnie moje zamiłowanie od tego, że jeździłam tam z rodzicami, z mamą i z tatą od najmłodszych lat do naszej kochanej pani Marii, góralki, także ona nas tam traktuje jak rodzinę i gdy mamy tylko sposobność, to tam po prostu wracamy. A jeżeli chodzi na przykład o bieganie, to jeszcze Karkonosze oczywiście, no bo to jest też, czy Izery, no to jest istny raj dla biegaczy też. Tak głównie pasma. I wygodne ścieżki, bo szerokie. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Szklarska Poręba, Mekka biegaczy górskich. Oj, tak. W większości to się często pojawia, a ty też, Szklarska
Ile razy w roku? To znaczy tak, bywam to są tam... są wyjazd z trenerem, tak? Z trenerem, tak. Właśnie Bartek Stajniak, mój trener, zorganizował obóz w 2021, to był pierwszy taki letni. I tam jeździliśmy, pamiętam, że na takie 3 dni właśnie, żeby raz, żeby poznać cały nasz team. Zawsze to jest raźniej, grupa się trochę integruje, żeby złapać też trochę motywacji, żeby spróbować właśnie potrenować sobie 2 razy dziennie. I tak stwierdziliśmy, że 3 dni to już trochę mało dla nas. I zaczęliśmy właśnie jeździć na tydzień, a teraz już 10 dni, więc udało się przeprowadzić taki pełny 10-dniowy obóz. Ogromna praca treningowa, bo tak naprawdę w taki tydzień czy 10 dni jesteś w stanie zrobić dobry miesiąc pracy, bo tam zajmujesz się tylko trenowaniem, regeneracją, jedzeniem. Ta robota po prostu wchodzi, kilometry same idą, no bo wiadomo, że ciężej jest zregenerować, gdy masz różne inne też rzeczy. Szklarska Poręba zdecydowanie, ja mam bardzo duży sentyment do tego miejsca i tam na obozach jeżdżę zawsze na letni i na zimowy właśnie z Bartkiem i z ekipą, ale też bywam tam właśnie z moją siostrą i z Piotrem, wtedy też sobie, no ja myślę, że z 3-4 razy byłam w zeszłym roku i myślę, że na starość to będzie miejsce, które jak będę przywoływała, to będzie łezka w oku. Taka nostalgia, bo to miejsce bardzo dużo mi dało i naprawdę wiele zawdzięczam. Tak samo jak na przykład Tatry. To miejsce też będę z ogromną nostalgią wspominać z racji tego, co ja tam doświadczałam. To są piękne chwile. Łączysz urlopy ze startami biegowymi? Jak jadę na przykład na zawody, no to zawsze rezerwuję jakieś fajne miejsce, często właśnie jakaś tam jurta, jakiś domek, ale zazwyczaj robię tak, żeby odpocząć po biegu. Czyli ja nie przyjeżdżam na przykład na zawody 3 czy 4 dni wcześniej, no bo to jest już jakby wiadomo, że człowiek chce pochodzić, pokorzystać, a jeszcze tu, a jeszcze tam, a jeszcze to, a jeszcze tamto i tak naprawdę później gdzieś tam no ta regeneracja przed biegiem jest zaburzona, więc ja zazwyczaj przyjeżdżam wieczór wcześniej, start i zostaje na przykład właśnie jeszcze jeden dzień, tak na, jeżeli na to mi oczywiście czas pozwala, ale tak staram się właśnie łączyć bieganie, nie, z podróżowaniem i wiele fajnych miejsc udało się odwiedzić. No w końcu w biurze podróży pracujesz. Tak, tak. Gdzie byś wysłała biegaczy? Oj, tutaj jest cały świat stoi otworem. Pytanie, co, kto, czego oczekuje tak naprawdę, bo oczekiwania mogą być różne i w zależności od tego, jaką formę wypoczynku dany klient potrzebuje, to jesteśmy w stanie to dopasować. Na przykład triatloniści to uwielbiają trenować na Majorce, bo tam są trasy rowerowe, trasy biegowe, są na przykład baseny olimpijskie otwarte, więc można sobie też, czy w ogóle na otwartym akwenie popływać. Wyspy Kanaryjskie na przykład, gdy mamy dosyć zimy, czy warunki nam nie sprzyjają. W każdej chwili na Kanary można pojechać. Gran Canaria była niedawno. No to jest super miejsce też. Taki kontynent w miniaturze i tam można zrobić wszystko. A jeżeli ktoś na przykład na roztrenowanie, tak jak ktoś chce odpocząć, no to polecam już typowo egzotykę. Malediwy, Dominikanę, Zanzibar, tak żeby właśnie te rajskie plaże, odpoczynek, żeby też trochę pocelebrować, bo wiadomo, że my trochę sportowcy zawsze żyjemy pod pewien jakby rytm i cykl, że wstajemy i często żyjemy trochę pod ten zegarek. No nie ukrywajmy, że trzeba po prostu wstać, trzeba zrobić trening, jedziemy do pracy i zawsze jest ten rytm. Więc na urlopie fajnie jest tak, żeby tego rytmu nie musi tak bardzo pilnować, no i wtedy się te rajskie kierunki, gdzie może tak one się nie nadają za bardzo do trenowania, chociaż Zanzibar na przykład, tak? Ale no bo tam wiadomo, nie wiadomo jak nie pobiegamy, ale właśnie żeby odpocząć. Więc w zależności od tego, w jakim czasie trafiamy w dane miejsce tak naprawdę. Ja na przykład też uwielbiam podróżować taki trochę w rytmie weekendowym city break, bo mnie to za długo nie odrywa od pracy, w sensie, że wyjeżdżam na weekend, ale jestem w stanie złapać trochę świeżości, odwiedzić właśnie jakieś fajne miejsca, nie? Na przykład Sycylia, Palermo, Mediolan czy Rzym, na przykład to tak było w ostatnim czasie i takim trybie właśnie 3-4-dniowym, czy Malta na przykład też coś fajnego, nie? Więc no, na szczęście świat jest tak duży, że jak odwiedzimy jedno miejsce, to zaraz nam na myśl przychodzi kolejne i ja widzę właśnie to po klientach, że no ludzie chcą podróżować i podróżowanie naprawdę wciąga i to jest bardzo fajne z tego względu, że podróżowanie też wzmaga zainteresowanie światem i ogólnie no rozwija, bardzo rozwija i to nie jest takie tylko błahe gadanie, tylko naprawdę tak jest. To jakie teraz kierunki są najbardziej popularne? Cały czas jedzie prym sprzedażowy Turcja. Najbardziej właśnie jest polecany dla rodzin z dziećmi, bo te hotele to fabryka dla dzieci. To jest istny raj, są zjeżdżalnie. Druga rzecz, że wiele hoteli ma polskie animacje. Hotele w bardzo dobrym standardzie, w bardzo dobrej cenie, z tym zapleczem takim sportowym, przy plaży od razu. Więc no Turcja zdecydowanie kierunek numer jeden, ale na przykład też na równi gdzieś tam z Grecją. W zależności od tego, kto gdzie też był, bo na przykład teraz Albania się cieszy też dużym powodzeniem. Kierunek, który kiedyś nie był zupełnie masowy, teraz no, bardzo zyskuje na popularności.
Aczkolwiek od dłuższego czasu też tak widzimy wzrost zainteresowania właśnie tymi dalekimi kierunkami. Tajlandia na przykład, Sri Lanka, Oman, czyli te kierunki, które no, gdzieś tam... Wcześniej tego nie było? Tak, dużo, bo klienci też już wiele widzieli, w wielu miejscach byli i po prostu chcą ten świat coraz bardziej odwiedzać i coraz dalej latać. Więc Malediwy na przykład też, no bo nie ukrywajmy, że na Malediwy to już taki ostatni dzwonek, 20 lat podobno pozostało, żeby je odwiedzić, więc trzeba korzystać. Odnośnie ostatniego dzwonka, często się reklamuje last minute, najlepszy wybór, prawda to, czy lepiej zamówić coś wcześniej? To znaczy, ja powiem szczerze, że od tyle lat, co pracuję w biurze podróży, nigdy nie korzystałam z last minute, ale to też dlatego, że ja bardzo skrupulatnie dobieram hotel, czyli ja, hotel musi mieć to, to i na przykład spełniać moje oczekiwania, a na last minute dużo fajnych takich naprawdę hoteli jest wyprzedanych, natomiast last minute jest polecany dla osób, które nie mogą planować swoich urlopów z wyprzedzeniem, czyli nie mogą na przykład spakować walizkę w jeden dzień i po prostu jechać. I wtedy faktycznie nieraz fajne kierunki się da w takich bardzo dobrych cenach upolować. Natomiast ja zawsze polecam w szczególności na przykład dla rodzin z dziećmi, gdzie mamy na przykład czteroosobową rodzinę, pięcioosobową rodzinę, czy mamy na przykład grupy znajomych, gdzie lata 12 osób, żeby nie czekać na ostatnią chwilę, bo po prostu brakuje miejsc wtedy. I zostają pojedyncze pokoje, już na przykład cała grupa znajomych czy rodzina większa nie wyleci. I to jest też ważne, nie? Że last minute jest dla klientów, którzy mogą w każdej chwili wziąć urlop, nie są uzależnieni od tego i na przykład nie przywiązują się do jednej destynacji. Czyli na przykład jak się sprzeda i nie wiem, dajmy na to Zakynthos, no to mogą jeszcze lecieć na Korfu. Im jest obojętne wtedy, gdzie polecą. Liczy się ta okazja właśnie, ta adrenalinka, co złapiemy i w jakiej cenie. I nie przywiązują się też na przykład do jednego lotniska, no bo sprzeda się na przykład Poznań, no to możemy lecieć jeszcze z Warszawy. To wtedy idealnie, bo wtedy zawsze coś dopasujemy, bo cały czas mamy co sprzedawać. Natomiast w przypadku właśnie rodzin z dziećmi, czy takich klientów, którzy no, mają takie oczekiwania już co do hotelu bardzo konkretne, no to zdecydowanie warto wcześniej, bo wtedy mamy, to jest tak jak wiadomo, jest worek prezentów, i na początek jest ten worek pełny, jest naprawdę bardzo szeroki wybór. No last minute to są ostatnie miejsca, więc te, które jakby zostały, ale to nie oznacza, że to są miejsca gorsze czy gorsze hotele, tylko już jest mniejszy wybór. Nie? Mniejszy wybór żeby już jest. Taniej, ale żeby coś, tak, nie? Dokładnie tak. A częściej schodzą wyjazdy dłuższe czy weekendówki też? To znaczy teraz właśnie jest bardzo duże zainteresowanie też tymi krótszymi, ale to nie dlatego, że zupełnie jakby zmalało tymi dłuższymi, tylko że właśnie klienci kupują na tydzień, na 11 dni na przykład, ale też odrywają się w międzyczasie, w trakcie roku na taki weekend właśnie. Złapią kilka dni wolnego i to jest też fajne, żeby właśnie gdzieś polecieć, no bo nie ukrywajmy, że u nas w Polsce też hotele mają dużo wyższe ceny często, a jednak za granicą jest zupełnie inna typologia wypoczynku. Masz gwarancję przede wszystkim tej pogody, nie? Chociażby, że lecisz i nie zawiesi się w lipcu front deszczowy i na przykład. Mówią właśnie, że tak. Cenowo porównywalnie, a jest właśnie ta gwarancja pogody. Tak, zdecydowanie. A miałeś jakieś nieoczekiwane zdarzenia w trakcie biegu? To na znaczy przykład... rzeczy, które mnie zaskoczyły, o to pytasz, tak? Czy no, też jakieś zdarzenie? To ogólnie takie rzeczy zawsze znienacka, ale ogólnie miałam jeden bieg właśnie, który to było ultra tour na 15 km i tam nazwijmy to, że podciął mnie leszy. Chociaż to była tak naprawdę dziewczyna, która no, niesportowo się zachowała i mnie wypchnęła z trasy, no ale nie mówmy negatywnie, to był leszy. W każdym razie skręciłam sobie tam kostkę, no ale tak to był pierwszy stopień. Chyba ze względu na to, że trochę biegam po tym lesie i ta kostka była obudowana, w sensie, że jakby to się wydarzyło tak osobie, która nie biega po lesie w ogóle i ma ten staw skokowy taki koniec. Goły, to byłoby koniec, a moja stopa wyglądała jakby miała zaraz odpaść tak po 3-4 dniach. Ale naprawdę nie miałam ani przerwy w treningu, bo ona była taka, znaczy tak, była przede wszystkim tkliwa w dotyku, ale mogłam kontynuować w ogóle ten bieg. Sprawdziłam, nic nie dynda, nic nie wisi, mówię, biegnę. Ale jak opadła adrenalina, no to faktycznie ta kostka bardzo mocno spuchła, zrobił się ten cały wylew od tej torebki rozerwanej stawowej. No i też trochę byłam wtedy zła, bo to się zdarzyło w tym momencie, kiedy ja weszłam w te biegi przełajowe, rozumiesz? Że ja się w to wkręciłam i mówię, o nie, teraz ten wypadek i będę musiała uważać, że już ta pewność siebie została podkopana, no bo tak no to się ciągnie do dzisiaj, że no wiesz, co się wydarzyło i na przykład nie chcesz tego powtórzyć, żeby właśnie nie mieć całego sezonu w plecy. No i też tak byłaś zła, że wygrałaś. No to wygrałam, bo dociągnęłam się do mety.
bo uraz nie był na tyle poważny, natomiast no, gdzieś tam w tym momencie się to wydarzyło. No i później też podkręciłam praktycznie i to była też trochę nauczka, żeby nie biegać, jak się skręci tam kostkę, żeby dać sobie kilka tygodni jakby odpoczynku od startu w przełajach. I ja tą decyzję już później faktycznie po drugim podkręceniu, bo to było na Słowiańskich Dziadach w Puszczy Bydgoskiej po ciemku właśnie z czołówką. Tam podkręciłam sobie drugi raz skręconą już kostkę, ale też jakby no w ogóle mogłam dalej trenować, tylko że to się wydarzyło i ona też była trochę lekko puchnięta. I wtedy właśnie podjęłam decyzję, że praktycznie daję sobie takie chyba 12 czy tam 14 tygodni, że w ogóle bez przełaju, żeby ona się wzmocniła, no bo ona faktycznie uciekała. Więc tam trochę reanimowałam tą kostkę jakimiś tam falami uderzeniowymi, wzmacniałam ją, no ale ona potrzebowała tak naprawdę czasu. To jest tak, jak raz się skręci, później często można zrobić to drugi raz. Natomiast rzeczy, które się dzieją na biegach, to zawsze mogą zaskoczyć. Mnie na przykład zaskakuje niekiedy kolka. Niby w diecie się nic nie zmienia, niby nic, a nieraz jednak łapia. Wiesz, jak łapie kolka, no to już jest pomocne bieganiu. Tak naprawdę albo trzeba przejść do marszu, albo w ogóle mocno zweryfikować swoje tempo. Te rzeczy zaskakują. No i często zaskakuje mnie pogoda, na niekorzyść oczywiście. W sensie, że jak trenuję, to mam idealną pogodę. A jak startuję w zawodach, to mam zawsze wiatr. Nie wiem, z czego to wynika. Nieraz tak jest. Chociaż na przełajach mam idealną, tylko na atestowanych dyszkach mam wiatr. Nie upadłaś nigdy? Nie, chyba nie. Nie, nie upadłam nigdy. Nie kraczmy, ale nie, chyba nie. Nie, nie, na zawodach nie. Na szczęście nie. Na treningu się zdarzyło. Tak, raz się zdarzyło, ale to było właśnie podczas biegania na lodzie, nie? W sensie, że no niby asfalt czarny, a się okazało, że nie był taki czarny, tylko był oblodzony, no i tam faktycznie się poślizgnęłam i wywinęłam orła, no ale miękkie lądowanie na tyłek, więc jakby nic tam poważnego się nie wydarzyło. Natomiast no faktycznie trzeba uważać, że ja podziwiam biegaczy ultra, że oni potrafią mieć taką jakby taki zmysł, tą czujność przez tyle godzin, bo to przecież trzeba patrzeć pod te nogi i że cały czas mają to, bo mi czujność się bardzo szybko wyłącza. Jeszcze tym bardziej jak tak biegniemy na przykład 10 km i biegniemy no bardzo szybko, no bo to jest jednak inne tempo w trupa i to jest zupełnie inne już bieganie i bardzo szybkie. No to wtedy też się boję, nie? Co mi się tam wywinie. No ale to też nie jest tak, że ja nie mam radości z tego biegania i że cały czas tylko mogę kręcić kostki. Tylko wspominam o tym, że jak się raz skręci kostka, to później gdzieś tam zostaje taki uraz. I to może powoduje, że właśnie później nie możesz tak do końca rozwinąć skrzydeł. Wiatru nie lubisz, deszczu nie lubisz. A jak jest ze słońcem? Boli się, jak jest ciepło? Zależy. Chłodno? Zależy. Zima, lato? Moja pora biegowa to jest właśnie się zaczyna teraz i wiosna w ogóle ja uwielbiam, to też się pozmieniało na przestrzeni tak naprawdę lat, bo ja zawsze uważałam, że zimą najlepiej się trenuje, bo jest chłodno. No teraz jednak może to wynika też trochę mniejszej tkanki tłuszczowej i ta zima no, była dla mnie taka dość ciężka. Bardzo marzłam i ja zdecydowanie wolę treningi w ciepłym. Oczywiście po takim procesie wprowadzenia, że mamy na przykład ten kwiecień i zrobisz już kilka treningów takich w tej ciepłej temperaturze, bo to też no nie ukrywajmy, że po takiej chłodnej zimie nie jest tak, że wkraczamy w to lato z taką radością i nagle te 30 stopni na treningu, to tak jakby tego 30 stopni nie było. Więc trzeba się w ten proces lata wprowadzić, ale zdecydowanie bardziej mi służy lato. Ja uważam, że raz, że jest dłuższy dzień, wstajesz rano, już masz słoneczko. Mam wrażenie, że jest mniejsze ryzyko w ogóle też złapania kontuzji. Ja na przykład zimą się nie potrafię dogrzać i tu mnie boli, tam mnie strzyka, a latem w ogóle nic, więc to jest ta jedna rzecz. Natomiast na zawodach zawsze jest, wiadomo, jest ta temperatura optymalna i nie jest to 26 czy 30 stopni. Chyba, że biegniemy w górach, no to tam jakby temperatura nie odgrywa takiego znaczenia, no bo tutaj na pozycję się biegnie, ale na zawodach lubię mieć takie 10-15 stopni, bo jak jest poniżej 7, czy tam nawet jest te 6-5, no to ja marznę, nie? I na przykład nie potrafię przez to przebrnąć. Mi się robią białe palce. Próbowałam już jakieś podgrzewacze, no jeszcze nie dociągnęłam do tych rękawiczek elektrycznych. Na szczęście zima już dobiega końca, więc no nie mam na razie pomysłu na przetrwanie następnej, ale zdecydowanie lato. Ja uwielbiam lato. Na przykład już później, jak byłam w sierpniu na obozie w Szkolskiej Porębie, to my mieliśmy tam parno duszno i dla mnie nie miało znaczenia, czy to już jest 26 czy 28 stopni, po prostu się robiło trening i się biegało.
A później właśnie jak na jesień się obniża do tych 14, to jest wtedy ogień. Ale ja mam wrażenie, że właśnie my trenując to te pory roku właśnie zauważamy, bo 90% pewnie ludzi, którzy nie trenują, oni tak jakby dla nich nie ma znaczenia, jaka jest pogoda. A ja dokładnie jakby widzę po moim dzienniczku treningowym, wiało padało. Na przykład ten deszcz. Deszcz nie jest takim problemem, bo wiatr jest chyba największym problemem, bo wiatr na przykład uniemożliwia ci zrobienie naprawdę dobrej jednostki treningowej, a deszcz to tylko tyle, że będziesz mokry. W lutym miałam chyba 18 treningów w deszczu, no bo jakby tutaj nie czekam na okienka pogodowe z racji tego, że no nie mogę czekać, no bo muszę być gdzieś tam, są inne zobowiązania i robię ten trening, po prostu biorę te warunki, jakie są i tu też zimą się bardzo sprawdza taka nasza motywacja czy determinacja, że jednak robimy, bo zima jest ciężka też dlatego, że ta forma spada, bo ona musi kiedyś spaść i teraz jak ona spada, no to robienie treningów w ciężkich warunkach no nie jest przyjemne. Nie, i często są to też treningi długie, no bo w zimie zazwyczaj się robi dłuższe treningi niż tam właśnie latem, bo tam tak przynajmniej jest, ale dobrze przepracowana zima, no to później podobno oddaje. Także teraz jest moja pora roku, ja już się cieszę. Dzisiaj no, czekałam, aż temperatura dźwignie do 10 stopni. Rano miałam 2, mówię nie, poczekam sobie do 11 i pójdę sobie, jak będę miała 12. To mi tak było i zadowolona. Trenujesz teraz pod trenerem, wspomniałaś, pod Bartkiem. Tak, tak. Jak wygląda twój biegowy tydzień? No, wygląda bardzo różnie, w zależności od tego, co Bartek mi tam rozpisze. W ogóle z Bartkiem to jest taka też historia, że ja właśnie po tej kilkuletniej przerwie, bo ja miałam przerwę biegową spowodowaną tą anemią, która jakby uniemożliwiała mi bieganie na jakimś tam fajnym poziomie. Oczywiście przez te 4 lata coś tam sobie podbiegiwałam, ale to było rozbiegiwanie, prawda? Nieraz na rower szłam, nieraz szłam na siłownię, więc sport był, ale to nie było to, co robię teraz. I pamiętam, że właśnie obserwowałam Bartka na Facebooku i on tam bardzo fajne treści umieszczał i już podjęłam decyzję, że on zostanie moim trenerem, więc kwestia tylko pozwania się do niego i czy mnie weźmie. Zdecydował się, że tak. Więc on wziął mnie tak naprawdę od podstaw. No, te nasze pierwsze treningi to były, teraz tak jak patrzę, to za głowę można się złapać, no bo zaczynałam praktycznie od zera. On mnie wyszlifował i ten progres był... No. Pamiętasz te pierwsze czasy? Tak, zdecydowanie. Ten powrót to... Po powrocie. No. Bardzo. Ja to pamiętam, że ten każdy trening to w ogóle był taki element układanki, jak taki puzzle, wiesz, jeden z tysiąca. Układasz i to jakby wiedziałam, że to prędzej czy później odda, byle tylko zdrowie dopisało. A ja mu zaufałam właśnie tak w 100%, że jak on mi rozpisywał te treningi, to wiedziałam, że no to do czegoś prowadzi i doprowadzi. Faktycznie to jest takie, że nawet powolny progres jest... progresem, prawda? I u mnie tak to wyglądało, że ten progres był bez kontuzji, był on stopniowy, ale później jak już wystrzeliłam z formą, to było w momencie, jak się zbliżyłam do 40 minut, no to później faktycznie już to szło, bo to już wchodzisz na inne prędkości i naprawdę, ja potrafiłam 4 miesiące poprawić się na półmaratonie o 3 minuty, gdzie już na tym poziomie tam 28-25 minut, no to jest już bardzo duży progres. Bartek ma wielu zawodników na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Kwestia tego, żeby zdrowie dopisało, a ja wiem, że on zrobi robotę. I jeżeli ja na przykład będę zdrowa, to ja zrobię to, co on mi rozpisze i to będzie, że to odda. Tylko wiadomo, że są rzeczy, na które też nie mamy nieraz wpływu, ale no trafiłam myślę, że w bardzo dobre ręce, bo to był błąd, że kiedyś nie miałam tak, nie? Że trenowałam siebie sama i uważam, że dla kogoś, kto na przykład biega dla relaksu, to trenera nie potrzebuje, bo on będzie jakby trochę uwięziony w tym, co chce zrobić, a co ma zrobić. Natomiast dla kogoś, kto chce progresować i chce to zrobić mądrze i utrzymywać tę formę przez lata, no to tylko trener, bo on widzi rzeczy, których my nie widzimy. Ja uważam, że kiedyś się zajeżdżałam. Wracałam z treningu, no tak jak mówiłam o tej 30, szłam, mówiłam, że zrobię dychę, a wracałam po 30 kilometrach. Już helikopter prawie był wzywany, w sensie takim, że nie wiadomo, gdzie ja jestem, a ja zadowolona, że ja sobie pobiegłam. No, więc myślę, że trzeba mieć tego trenera. Na szczęście teraz to się stało modne. Ale to dlatego, że jest dużo większa świadomość. Ja myślę, że jeszcze jak my zaczynaliśmy te 2012 właśnie się rozbiegiwać, no to tej świadomości takiej nie było. My bazowaliśmy trochę na Runner's World, na tym, co napisali w tej gazecie, a teraz dostęp do treści masz praktycznie wszędzie. I powiem tobie, że dziewczyny, które też obserwuję, moje motywatorki, takie w sensie, że bardzo mi imponują, to każda jedna dziewczyna ma trenera. Nie ma praktycznie samowolki. Każda jedna dziewczyna ma trenera i uważam, że to jest dobre.
Z racji tego, że właśnie robimy to w sposób inny niż byśmy zrobili, bo my byśmy pewnie zrobili to w sposób niemądry albo głupi. Przynajmniej w sensie takim, że my mamy często poczucie, że robimy zbyt mało, tak? Więc robimy więcej, a to nie jest dobra droga. No i odpowiedziałaś mi na pytanie, którego nie zadałem, czyli czy warto było pójść pod trenera? Tak, zdecydowanie. A tak. Jak z tym tygodniem biegowym? To znaczy mój tydzień wygląda... Czy to tylko jest bieganie, czy jeszcze coś? Ja jeszcze trenuję fitness, ale to tylko jeden raz w tygodniu, ale fitness jest rzeczą, która jakby byłaby drugą zaraz po bieganiu, bo ja uwielbiam, ale nie robię tego częściej niż raz w tygodniu z racji tego, że nie mogę czegoś robić kosztem akcentu biegowego, czyli na przykład, no jeżeli ja będę 2-3 razy, no będę to robiła częściej, to te mięśnie nie będą miały świeżości później na bieganiu. Więc ja robię także wzmacnianie zdecydowanie, czyli no nie możemy tylko opierać się na jednym sporcie, musimy się troszkę obudować i fitness nam daje duży... Ja w ogóle nie używam ciężarów. Wszyscy są zdziwieni, że ja ćwiczę z ciężarami. Ja robię tylko z obciążeniem własnego ciała, ale bardzo dużo takich jakichś tam wyskoków, taka siła jakby eksplozywna, nazwijmy to. Nie wiem, pewnie ma to jakieś inne nazewnictwo. Dużo takich właśnie desek dynamicznych, jakieś tam... tego typu treningi i uważam, że one bardzo dużo też mi dają. Rozciąganie. Ja uwielbiam rozciąganie i robię to praktycznie codziennie, a ja uwielbiam. Dla mnie to jest taki czas relaksu i mam takie właśnie swoje treningi, które praktykuję. Rolowanie, no i oczywiście tutaj już trening biegowy, no to trenuję 5-6 razy w tygodniu. Są krótsze treningi, są dłuższe, są zawsze dwa akcenty, zawsze jest jakaś siła biegowa. Ogólnie lubię biegać bardzo zmiennie, czyli nie lubię monotonnych, jednostajnym tempem, no ale takie rzeczy też trzeba przebrnąć. No i tyle. Tygodniowo ile kilometrów wychodzi? To znaczy to zależy, bo to jest od 60 do 90 kilometrów, natomiast zależy też jaki okres przygotowawczy, bo w ostatnich dwóch tygodniach no to zrobiłam chyba, nie wiem, 50, także zależy też co na co. Też mam tak, że jak ładnie czuję się na siłach w dany dzień, no to albo na przykład mam taki trening, że wychodzę na niego i czuję, że coś jest nie tak, no to przerywam trening, nie? Nie mam z tym problemu, że nie realizuję 100% planu, chociaż staram się, jeżeli na to zdrowie i siłę pozwalam, to tak jest, ale czuję, że to nie ma sensu, to nie żuję organizmu, bo to się zazwyczaj później kończyło przeziębieniem albo czymś innym, nie? Więc często jest tak, że no, trzeba słuchać, ja uważam, że plan to jest też jedno, bo plan jest rozpisany zawsze przez trenerów na warunki optymalne, czyli na takie warunki, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy jest, no wiadomo, jakaś tam pogoda fajna i mamy na to czas. Ale jest też plan taki, no musi być też plan awaryjny i nieraz tak jest, że dzwonię do Bartka, Bartek, jestem chora, musimy coś zmienić. No i zmienia, nie? Więc tak to się odbywa. No plan jest indywidualny zawsze. A jak wpływają u kobiet sprawy te kobiece w trakcie przygotowań biegowych czy na zawodach? Jest taka książka właśnie, tak trenują lwice. Jest coś w tym, że faktycznie my doświadczamy spadków energii albo że ten poziom energii utrzymuje się nawet do 17 dnia cyklu na bardzo wysokim poziomie. Ja na przykład to odczuwam, że bardzo fajnie mi wtedy treningi wchodzą, ja mam siłę, realizuję wszystko, wszystko się wydaje takie proste, noga tak fajnie podaje. No ale niestety przed miesiączką jest tak, że my doświadczamy raz, że w ogóle spadku energii. Bo to dużo się cały organizm zmienia, tak? Tak, zmienia się, pracują hormony, więc to jest taka burza tak naprawdę. Druga rzecz, że temperatura ciała się podnosi, nie? Na przykład tam 37,3. No sam wiesz, jak miałeś kiedyś może przeziębienie i miałeś te 37, człowiek się zupełnie inaczej czuje. Druga rzecz, że mamy też dużo większe zapotrzebowanie kaloryczne, ale to nie dlatego, że na przykład, my teraz musimy kocyk i Nutella i się najeść, tylko ten apetyt dużo większy, co często też skutkuje retencją wody. To jest rzecz zupełnie niepożądana na biegu, nie? Spuchnięty brzuch, czy ogólnie zatrzymanie wody w organizmie. Też zauważam to, że gorzej śpię wtedy, że serce, sam puls dużo... Serce mocniej pracuje i ja się wtedy słabiej wysypiam, więc ja na przykład zauważam bardzo dużą zależność wtedy, kiedy biegnę zawody i właśnie zawsze tak modlę się, żeby nie przypadało, znaczy to nawet nie jest to, że to jest okres miesiączki, bo jak już ta miesiączka przyjdzie, to jest wtedy właśnie ten napływ energii, ale przed, chwilę przed, to jest dramat i ja na przykład jak sobie analizuję wszystkie moje biegi, to często było właśnie tak, że te nieudane, one odbywały się właśnie krótko przed. Także no myślę, że my mamy trochę ciężej, bo facet pewnie dla niego nie ma znaczenia, czy on biegnie zawody tak, czy tak. No a kobiety jednak, wiadomo, jedna bardziej, druga mniej, aczkolwiek jest coś w tym i właśnie jest taka książka, tak trenują lwice. Ja też sobie zazwyczaj, jeżeli robię jakiś tam dzień wolny, no to właśnie krótko przed, żeby odpocząć, żeby to się zregenerowało wszystko. Wróćmy do innych tematów. Masz talizman biegowy?
Nie, nie, nie mam. Z tego względu, że jakby nie uzależniam swojego szczęścia czy nieszczęścia od rzeczy. Bardziej po prostu od tego, co się tam mam mi przytrafić, ale talizman raczej nie. Bo ja nie widziałem ciebie bez jednej rzeczy. Jaka rzecz? Okulary przeciwsłoneczne. A, to faktycznie, a okulary przeciwsłoneczne to... To tak wygląda jak bez względu na pogodę, zawsze w tych okularach tak. Się pojawiasz na biegu. Zdecydowanie tak, ale to dlatego, że ty... Bynajmniej ja nie widziałem ciebie w biegu bez okularów. Ale to faktycznie tak może być, ale to dlatego, że ja nie lubię, jak mi wiatr w oczy i mi te oczy łzawią. Druga rzecz, że często jest tak, że świeci słońce i mi też właśnie te refleksy bardzo przeszkadzają. I trzecia rzecz to, że nieraz mi wpadła mucha i mi tam nasikała do tego oka, więc to też jest średnio przyjemna rzecz. Dlatego ja okulary zawsze i tu nie ma, że jest lato i tylko okulary, towarzyszą mi praktycznie cały czas i jak nie mam tych okularów, to wyczuwam niepokój. Przepraszam cię za to pytanie, ale skąd wiesz, że ona nasikała? Nie, bo szczypało, więc to podejrzewałam, że to jedna rzecz się mogła zdarzyć. Nie mogłem sobie odpuścić. No dokładnie. Ale jeszcze na przykład co do rzeczy, może to... Dobrze, że jedynka, nie dwójeczka. No tak, ale jeszcze na przykład rzecz, którą cały czas na bieganie używam, no to jest ta apaszka. Że to jest też rzecz, której by mi zabrakło, no to też myślę, że zaczęłabym się rozglądać, czy mogę gdzieś kupić albo pożyczyć. Czyli takie jednak jakieś talizmany? Talizmany jednak? Właśnie nie, tylko bardziej rzecz ze względów praktycznych, że to jest mi potrzebne, żeby pobiec. Ta chustka, no to że mi pot do oczu nie kapie. Albo że zbiera te moje długie włosy, no bo nie ukrywajmy, one pewną długość mają i mogłyby przeszkadzać. A okulary, no to właśnie to, że fajnie jest jak ten, tym bardziej właśnie w górach, jak zbiegasz, no te oczy zaczynają zabić, bo masz ten pęd wiatru i wtedy te łzy są, to już nie widzisz tych kamieni już w ogóle. No czekać tylko na glebę. I nic więcej. Jak weszliśmy w temat przesądów, rytuały, masz przedbiegowe? Czy musisz coś zrobić przed biegiem? Oczywiście, całe misterium przedstartowe. W zależności od tego, jak ważny to jest start, bo są wiadomo ważne i ważniejsze, ale jeżeli jest to start jakiś bardzo ważny, to misterium zaczyna się już tydzień wcześniej. Bardziej się wysypiam, już bardziej pilnuję tego, co jem. Staram się jeść mniej przetworzone rzeczy, żeby ta woda się nie zatrzymywała, właśnie żeby być bardzo lekką na starcie. Dużo większą wagę przykładam do regeneracji, no bo tak umówmy się, że na co dzień, no to tu gdzieś jadę, tam coś robię, a przed zawodami właśnie się wyciszam, więcej odpoczywam, więcej zalegam z książką. No a przed zawodami, no to tak naprawdę zawsze staram się dzień wcześniej zjeść taki bardziej kaloryczny posiłek, żeby mieć tam dodatkową energię. Budzę się rano, zawsze biorę lodowaty prysznic, ale to nie tylko przed zawodami, tylko tak na co dzień, żeby mnie to pobudziło, no bo jak ja wstaję rano, tam 5-6, no to taki lodowaty prysznic to jak znalazł, no bo od razu cię pionizuje ten chłód. Mam nadzieję, że też trochę hartuję, w co wierzę. No i staram się zawsze na zawody przyjechać dzień wcześniej, nie? Ja nie lubię tak, nawet jeżeli są biegi w Poznaniu, gdzie jest stosunkowo blisko, to nie lubię tak, wysiadam z samochodu i na hulajnodze na zawody, nie? Ja muszę mieć takie, że ja wstaję rano, sobie odpocznę na spokojnie, a nie tak na partyzanta, że tu wybiegam z samochodu i chyba, że no wiadomo, zawody są tu gdzieś bardzo blisko, typu chodzisz tam, to mogę podjechać tak o, nie? Ale tak lubię z wyprzedzeniem, po to, żeby sobie ze spokojem oczekiwać start. Czujesz się szczęśliwa, odnajdując w bieganiu? Zdecydowanie tak. Ja myślę, że w ogóle pasja. Tu nawet nie chodzi tylko o to bieganie, tylko chodzi o pasję i zawsze mi jakby tego brakowało w momencie, kiedy miałam tą przerwę właśnie taką, no dość długą, 4-miesięczną, ale wtedy ten czas jakby poświęcałam właśnie na podróże. Dużo, dużo bardzo podróżowałam z tego względu, że nie uzależniałam tego, co mam w planie treningowym od tego, gdzie chcę jechać. Po prostu jechałam, pakowałam się. Ale bieganie faktycznie uszczęśliwia. Ja nawet nieraz mam taki flow, że nie wiem, jak fajnego się dzieje, że biegnę i mi łzy napływają, ale to są łzy szczęścia. To autentycznie jest coś w tym stylu. Albo dobiegam na metę i realizuję swoje założenia, to praktycznie 90% zawsze ryczę. I to są takie emocje, których się nie da opisać i myślę, że nie da się ich doświadczyć tak żyjąc tylko w takim schemacie, jak no zazwyczaj się żyje czy pośpiechu, ale właśnie, że ta pasja, że jest coś, co nas napędza. I ja bardzo się cieszę, że wróciłam do tego biegania. Bo to był moment, no, w którym ja powiedziałam, że ja się młodsza nie staje i te ambicje niespełnione, one później bolą całe życie i się odzywają, bo nie chciałabym na przykład obudzić się w wieku 50 lat i powiedzieć sobie, że ze względu wygody albo braku podjęcia ryzyka
nie wróciłam do tego sportu. Teraz bardzo pod tym kątem odżyłam. Jest to rzecz, która mnie napędza. Uważam, że nawet jeżeli nie będę mogła, bo to też nadejdzie taki moment, w którym nie będę mogła się już poprawiać, no bo będą te wyniki już bardzo wyśrubowane, ale wtedy bieganie daje jeszcze tą możliwość, że możesz iść jeszcze w maraton, możesz iść jeszcze na przykład w biegi górskie, możesz iść właśnie w biegi ultra, czego ja na przykład też nie wykluczam zupełnie. Nawet ja jestem więcej niż pewna, że ja to pójdę, tylko ja muszę się do tego nastawić psychicznie i mentalnie i przygotować się na ten bieg, nie? Na zasadzie takiej, żeby tam nie było sytuacji, w której musi mnie karetka odwozić, bo ja zamarzłam, nie? Bo tak zamarzam, bo jest mi tak zimno. Dajesz sobie czas. Daję sobie czas i myślę, że to musi być też etapowo, bo bardzo chciałam wystartować już teraz z biegu ultra, w ten Celtic Trail, co właśnie jest przez ADE organizowane. Natomiast no tutaj zdrowy rozsądek tylko zwyciężył, bo ja uwielbiam Gątyniec. Też właśnie temu miejscu wiele zawdzięczam i chciałam też wystartować właśnie z moim Piotrem w tym biegu, ale z drugiej strony ja mówię, kurczę, ja mam za miesiąc starty właśnie na 10 km i to będzie trochę kolidowało z moimi przygotowaniami, bo ja teraz nie mogę biegać nie wiadomo jakiej dużej objętości, tylko muszę biegać krótko i szybko. Dlatego jakby nie podjęłam tego. I nie wiem, no pewnie w tym roku też tak będzie, ale ja nie wykluczam, naprawdę, tym bardziej, że tutaj widzę ogromne pole do popisu i ja nawet jeżeli w tych biegach tu coś już pewien etap się zakończy, to jest dalszy jakby rozwój, byle tylko było zdrowie, bo ja chcę biegać przez całe życie. Tak jak ta słynna pani z parasolką. Ja ją nieraz widziałam, nieraz z nią rozmawiałam i na mnie zawsze imponowała, że na całe życie właśnie tę pasję miała i wiadomo, trzeba się pogodzić z tym, że stajemy się będziemy się stawać coraz słabsi, coraz bardziej się starzejemy, ale ważne jest, żeby właśnie zachować tę pasję swoją, obojętnie czy to będzie bieganie, czy to będzie, nie wiem, właśnie jakiś triatlon, bo też uważam, że w triatlonie bym była bardzo dobra, bo jestem mocna w rowerze, bardzo słaba w pływaniu, w sensie, że mogę pływać żabką, ale nie krytą, tylko tą właśnie taką, że... Dyrektorską. Tak, to jest taka żabka, ale ja nią mogę nie uwierzyć. No ja w Turcji jak byłam, to przepłynęłam 25 km w tydzień, gdzie ja pływam raz do roku, bo na basen nie chodzę ze względu na to, że marznę. Więc ten triatlon też, no tych planów jest całkiem sporo, nie? Więc myślę, że bieganie bardzo, bardzo uszczęśliwe, chociaż no nie ukrywajmy, nieraz samo wyjście na treningi też jest wyzwaniem, bo jesteśmy ludźmi i nie zawsze się z tego powodu cieszymy, ale samo wyjście, to uczucie po treningu, no myślę, że kto to zna, no to wie, o czym mówię, nie? Wspomniałaś o pani parasolce. W ultra też mamy dwie ikony. Mm-hmm. Ani Sypniewską, właśnie Prymakowską. Mm-hmm. No tak, to jest klasa. Tak, tak. Szykowałem pytanie, czy myślałaś o ultra, już mi odpowiedziałaś. Tak, tak. Dotychczas przebiegłaś coś dłuższego niż maraton? Nie, maraton i to było tyle. Nie biegłam nic więcej, biegłam mniej, no ze względu na to, że ja muszę być przygotowana do tego. Nie chcę tak, że tam zrobię sobie wyprawę i będę później, nie wiem, u fizjoterapeuty na leżance przez miesiąc. No, muszę być gotowa na takie rzeczy. Ja lubię być przygotowana. Wiedzę biegową skąd czerpiesz? Od trenera, od Bartka. On mi ją daje, on mi ją podaje jakby na tacy. Na szczęście właśnie ja nie muszę myśleć, ja nie muszę kombinować, bo tak wstawałam zawsze rano i tak, o nóżkę dzisiaj słabo podaję, to sobie zrobię to, zrobię tamto. O, dzisiaj noga się kręci, to sobie właśnie zrobię taką 30 na przykład. A tu nie, Bartek mi wszystko rozpisuje, ja go słucham i jakby nie muszę mieć dodatkowej wiedzy poza tą, która jakby płynie z mojego organizmu, czyli wiedząc, jak mój organizm reaguje na dany bodziec. Więc jakby to, ale też bardzo dużo podcastów słucham, twoje również mam praktycznie większość przesłuchanych. Więc jak ktoś żyje bieganiem, no to wiadomo, że chce się otaczać biegaczami, chce się otaczać taką, no słucha tych podcastów też, więc jakby to płynie samo z siebie. Natomiast nie czytam jakichś dodatkowych książek biegowych, bo uważam, że nie jest mi to potrzebne w sensie takim, żeby coś tam się dowiedzieć z planu treningowego, no bo teraz mam od tego Bartka i on o to dba na tej zasadzie. Jeździ z tobą też na zawody? Nie, chyba że startujemy ogólnie tak jako drużyna albo się zapisujemy. Bardzo często się widujemy na zawodach, widujemy się na zgrupowaniach. No często też właśnie startujemy w tych samych startach. Natomiast dla mnie nie ma znaczenia jakby, czy trener jest obecny na zawodach, czy też nie. Ja bym mogła mieć nawet, tak jak to mówię, z Hiszpanii trenera, bo to większość rzeczy teraz obecnie załatwia się i tak zdalnie, więc ja to mamy cały czas kontakt. Natomiast co do tego, kto ze mną jeździ na zawody, no to właśnie mój Piotr. Ja w ogóle podziwiam i moja siostra też bardzo często.
Także podziwiam ich i chcę wierzyć, że oni czerpią z tego radość. Bo to jest zawsze takie, nie? No wiadomo, my tym żyjemy, tu kurtka, tu jeszcze to, tamto, potrzymaj tutaj na mecie, w tym miejscu stój, tam kibicuj, tu zdjęcie zrób. Bo czemu takie słabe zdjęcie? No wiadomo, jak to się odbywa, wszyscy wiemy. Oni przynajmniej dobrze się kamuflują, że im się to podoba. Aczkolwiek gdy przychodzi do dekoracji, która jest opóźniona przez organizatora, na przykład o godzinę czy półtora i mamy czekać już na to, no to wtedy już zaczyna się ta niecierpliwość pojawiać. Natomiast no zawsze gdzieś tam mamy jakieś fajne wycieczki z tego względu, że jedziemy w jakieś właśnie fajne miejsca. Z jednego biegu jedziemy prosto w Tatry, z jednego biegu jedziemy do Szklarskiej albo na jakieś jurty, więc to jest to. Bardzo mi też, co ja wspominam, to mama już niestety świętej pamięci kibicowała mi zawsze i ona jeździła na zawody i pamiętam też zawody, na których kibicowała mi po raz ostatni i też to, w jaki sposób ona kibicowała, jak ona mnie zagrzewała do walki, żebym ja wierzyła w siebie, że mam ten talent i od mamy się wszystko zaczęło. Mama mnie tak naprawdę, ona sama biegała kiedyś i pamiętam, jak ona właśnie na te SKS-y też mnie zawoziła albo na te zawody i to zostaje w człowieku gdzieś tam i no teraz kibicuje mi już z nieba, ale czuję tą pomoc i to wsparcie. Tata też mi kibicuje. Tata nie ze względu, wiadomo, bo jest osobą bardzo zapracowaną, więc jakby no nie ma przestrzeni, żeby ze mną jeździł i mi tam kurtkę podawał czy coś, ale zawsze jak ja jeszcze nie dobiegnę na metę, a tata już tam dzwoni do Piotra, czy do mnie, czy pisze SMS-y, jak tam poszło. Więc no cała rodzina kibicuje, tak. I brat też wie, ile ja trudu włożyłam w powrót. Wie też, jak to wszystko wyglądało, zanim wróciłam i też się bardzo z tego powodu cieszy. Także ja mam bardzo duże wsparcie ogólnie w ludziach, którymi się otaczam, więc no jest to fajne. Po biegach celebrujesz je pijąc piwo. Lubisz piwo? Tak, jestem piwoszką. Całkowicie zrezygnowałam jakby z twardych alkoholi, czyli nie piję wódki, nie piję drinków, bo jakby to nie służy mi, zauważyłam, ale nie tylko mi, tylko większości społeczeństwa to nie służy i człowiek no, powinien mieć tego świadomość. Tym bardziej, że my poświęcamy no, dużo czasu na treningi, na regenerację, no i ten alkohol tak, żeby się upijać, to nie. To już nie te czasy, to nie są studia, więc jeżeli już to piwko, jedno, dwa, ale ogólnie też w ostatnim czasie też bardzo mocno to piwo ograniczam z racji tego, że zauważyłam zależność w spaniu, nie? Że po alkoholu jest ten sen bardziej zaburzony. A jednak jak masz sporo rzeczy na głowie, no to ta noc, no już po tej, jak masz 37 lat, no to jedna nocka nieprzespana to już jest, no słabo się człowiek na następny dzień czuje, jeszcze jak ma treningi do zrobienia, więc jakby jeżeli już alkohol, no to piwo, ewentualnie winko, ale no naprawdę jest coraz rzadziej. Myślę, że teraz też ta świadomość tak społeczeństwa bardzo mocno wzrosła. Na szczęście, bo jednak no, polskie społeczeństwo wiadomo, jak to często nadużywało. A my biegacze i tak dbając o siebie po prostu mamy jeszcze większą świadomość, więc piwko dla celebracji, owszem i to właśnie po zawodach, nie na tej zasadzie. Jak historia pokazuje, piwo jest jednym z lepszych izotoników, zwłaszcza bezalkoholowe. Tylko, że bezalkoholowe. Ale, no, do celebrowania nie bardzo, ale... Ale zdrowsze od wody. Tak, więcej składników wprowadza. Tak. No ale wiadomo, alkohol nie wpływa dobrze. Na regenerację nie. I na przygotowania. Zdecydowanie. To myślę, że nie podlega dyskusji. Często wrzucasz klimatyczne zdjęcia na społecznościówki. Jesteś romantyczna? Myślę, że romantyczna nie tyle, co bardziej, bo ja tak nie słucham jakiejś, nie wiem, smutnej muzyki. Właśnie nie lubię muzyki, która mnie wprowadza w taki nostalgiczny nastrój, taki smutny. Bardziej lubię taką żywiołową muzykę, ale jestem taką, że ja celebruję chwilę i dużo ludzi musi się tego też nauczyć, bo ja czerpię naprawdę radość z tego, że rano piję kawę, że, nie wiem, ptaszki śpiewają. Właśnie od kilku dni, teraz właśnie jak ta wiosna przyszła, to te ptaszki już pod oknem tak pieją, więc to jest coś fajnego. Ja wstaję rano i celebruję. Ja uwielbiam i uwielbiam te chwile w podróży, kiedy ja mogę faktycznie usiąść rano, nigdzie się nie spieszyć i też często właśnie jak rezerwuję, to zawsze jakiś pokój z fajnym widokiem, żeby móc nacieszyć się tym wszystkim. I to jest ta chwila. Poranek jest w ogóle chwilą dla mnie. Takim właśnie, gdzie ja sobie mogę poczytać książkę, poprzebywać trochę w ciszy, rozbudzić swój organizm i właśnie ta kawa, widoki, to właśnie podczas podróży jest dla mnie najważniejsze. Też pewna forma wyciszenia. Zdecydowanie tak. Myślę, że ogólnie też biegacze, w zależności od tego, kto w jaki tam sposób trenuje, tego wyciszenia potrzebuje też trochę.
Masz jakieś hobby? No właśnie, hobby całych mnóstwo. To jest tak, że tylko nie wszystkie hobby człowiek może rozwinąć z tego względu, że trzeba priorytety sobie określać. Jak powiedziałam, że ja mam właśnie te fitness, na przykład, które też bym chciała dużo bardziej rozwinąć, móc dużo więcej na to czasu poświęcić, no ale jakby muszę priorytetować trochę mniej na to czasu poświęcić, żeby właśnie być dobra w bieganiu, nie? Tak samo te książki, no to jest dla mnie hobby numer dwa, pewnie gdzieś tam na równi z bieganiem. Podróżowanie przede wszystkim. Ja uwielbiam zmieniać otoczenie. Ja mam też tak, że jak nie mam jakiejś perspektywy wyjazdu krótszego bądź dłuższego, to taki mam właśnie, że niepokój, nie? Mówię, Boże, nie mam nic zarezerwowane, nie? Na tej zasadzie. Nie, no muszę mieć perspektywę tego, że ja w najbliższym czasie gdzieś nawet na krótką chwilę się oderwę, aczkolwiek jestem też domatorką, czyli mogłabym żyć tak, że trochę tu, trochę tam, tylko że ja zawsze po podróży wracam do domu i to jest moje miejsce, nie? Zresztą tak moja Mekka tutaj z kwiatkami. Tak, dużo kwiatów. Florystka. Tak, zdecydowanie. No ale hobby to jeszcze zwierzaki, bo mam dwa fajne pieski. Właśnie Border Collie i Rottweilera, także się super dogadują. No można byłoby wymieniać tak naprawdę. Mamy pasje mniejsze bądź większe, ale no właśnie zawsze jakaś tam jedna przebija, no bo trochę nas czas limituje też. No tak, właśnie czas. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Czy jest coś, o co nie zapytałem, o czym chciałabyś opowiedzieć? Nie, ja myślę, że chyba nie, że pytania bardzo mi podpasowały. Obawiałam się tego, czy będę w stanie odpowiedzieć na pytania, które mi zadasz. Ale nie, bardzo fajnie mi podpasowały, przygotowałeś właśnie... No nic, mam nadzieję, że spodoba się też słuchaczom. A co byś im chciała przekazać, tym, co biegają i tym, co chcą zacząć biegać? Taką złotą myśl? Tym, którzy zaczynają biegać, to żeby nie zastanawiali się ani chwili dłużej, żeby podjęli właśnie to bieganie, że to im zapamiętają to na pewno na całe życie, żeby robili to wszystko z głową, żeby robili to powoli, żeby nie zapędzali się w takim pędzie, że tu mi coś nie wychodzi, żeby się nie poddawali, nie zrażali tym, bo to jest tak, że często na przykład na 4 zawody wyjdą tobie tylko jedne, albo na 4 zawody nie wyjdą tobie w sezonie żadne. Że ważne jest, żeby czerpać radość z tego procesu treningowego. Ja tak naprawdę mam. Wiadomo, że mogę mieć jakieś tam rozżalenie co do nieudanego startu, ale to jest tylko rozżalenie sportowca. Ja nie mam tak, że ja odwieszam buty na kołek, ja się obrażam na bieganie. Nie, ja na następny dzień wychodzę, robię swoje i dalej czerpię z tego radość. Więc tutaj, żeby się cieszyć tym bieganiem. Dla osób, które biegają, to myślę, że tak samo. Żeby po prostu się cieszyć i żeby ta pasja pozwoliła im żyć długo, i żyć w zdrowiu, żyć w tej jakości życia, nie? Do późnych lat, że my teraz pracujemy na to, żeby wiadomo, że różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale my biegając dbamy o to, żeby nam później też w tym procesie starzenia było łatwiej. A myślę, że jest łatwiej, jeżeli mamy jakąś pasję, coś, co nas napędza, jakby tak wykazuje jakiś taki rytm dnia, nie? Że to do zrobienia, czy tamto. Więc myślę, że to. I głowa do góry dla tych, którym się nie udawały jakieś zawody. Gratulacje dla wszystkim, którym się udawały. Myślę, że tyle. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Cześć. Cześć. Dziękuję, jeśli dotrwałeś do końca tego podcastu. Jeśli podoba Ci się, co robię, możesz mnie wesprzeć na Buy Coffee to stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie. Kliknij również na YouTubie i na Spotify przycisk subskrybuj. Oceńcie i udostępnijcie również moją twórczość. Z góry Wam bardzo dziękuję. Od lipca ruszyłem też z projektem na Patronite. To wszystko po to, żeby tworzyć dla Was coraz lepszą jakość i coraz lepsze relacje. Chciałbym, żebyście czerpali wiedzę z moich podcastów. Chciałbym wypuszczać odcinki co 2 tygodnie, a może nawet co tydzień. W tej chwili jest to niemożliwe, gdyż tak jak Wy, pracuję i mam różne problemy codzienne. Jedno, co mogę Wam obiecać, to zawsze moje podcasty będą darmowe i dostępne dla wszystkich chętnych. Marzę od zawsze o studiu, do którego mógłbym zapraszać moich gości. W tej chwili jeżdżę do moich rozmówców, ale miło byłoby, gdybym mógł ich przyjmować u siebie. Jeśli chcesz zostać moim patronem, wszystkie linki znajdziesz w opisie. Serdecznie Was pozdrawiam.